na 6 razy się leci solówka. No właśnie, powiem ci, że zmieniliśmy przynajmniej gdzieś... Na 4? Tak. Za długo, nie? Mnie też tak wydawało, że chyba za długo. No pozwól, tak długo, nie? Na 4 razy. To teraz na drugim refrenie ja zapomniałem, że tam krótszy jest generalnie. Rozumiem. No no i później od nowa lecimy refren i... Już do końca nie jestem pewien tej końcówki, ale... No ostatni refren też jest skrócony, co nie po prostu kończymy boom, co nie. Aha, okej. No dobra. No ale, co nie. To jakbyś wchodził na tą solówkę. Czyli B i na E. I właśnie tutaj, co do tej piosenki, nie? Też mam taką sprawę z tekstem, nie? Sion? Tak, tak. Może... Możemy to spisać porządnie? Chodzi ci o tekst? Sheet. Ja sobie wysiądę. Mhm. No to tak, zaczyna się to wszystko Zion covered with glue, co nie? To mogę napisać. Mhm. Tylko wiesz jak się pisze Zion po angielsku? Nie. Zion. Z-I-O-N. To jak mam pisać? Po angielsku. Wszystko poprawię. No dobra. With blue. Mhm. Chodzącym słownikiem nie jestem, brałuję. I teraz, żeby po angielsku, może ty też chcesz pokryć go, co nie? Ja to napisałem. Maybe you won't cover him too, ale to... Mm-hmm. Cover it too. Maybe you won't, tak? Yes. You won't... Want to cover it too? Bo wiesz, no zawsze jest, nie, zawsze musi być poprawnie. Bo zawsze łąd tu, nie? To przecież jest czegoś, prawda? I teraz... yesterday I smoke one or two. Mm-hmm. Today I've got stomach flu. Okej, okay, yesterday. Czyli wczoraj waliłem dwa. Syjony. One or two. One. Ale proszę, yesterday, tak? Yes, yesterday. Wiesz, yesterday jeszcze zawsze może być na końcu, prawda? Jak będzie poprawnie? Tylko wtedy chyba nie będzie brzmiało poprawnie. Znaczy dobrze za piosenki, co nie? Mm-hmm. Yesterday I smoked one or two. Okej. Okay. I smoked. Today I've got stomach flu. Okay. Today I've got. Tak. I've got. Stomach flu. To znaczy jak to jest stomach? Grypa żołądkowa. Stomach. Stomach. To jak się mówi? Stomach flu. Czy da się stomach? Może atomic flu. Nie wiem, nie wiem, bez sensu brzmi słowo. Today I've got stomach flu. No, no to, musi być tu flu, o to ci chodzi, żeby się rymowało, tak nie, pasowało do siebie, tak? Mhm. No, rozumiem, czyli paliłem na szynę.
miałem jedno lub dwa i dzisiaj mam jakiś objaw, tak? Tylko czym jest ten Simon wtedy? To znaczy tutaj wiesz, to się odnosi do góry, co nie? I do tego jak po prostu wiesz, od tej strony jakiejś filozoficznej wiesz, ta góra była jakimś tam przejściem od wiesz od jakichś tam kozłów, co nie, czy tam wołów do jakiegoś tam, wiesz, innego systemu, co nie? I tutaj bardziej chodzi o to, że zioło, wiesz, jakby nas tutaj od tego, od tych systemów, nam te systemy pokazują. Ale ciekawe wrażenie jest to McFlu. A też chodzi o takie catchy words, co nie? Mm-hmm. Dlatego jest właśnie Yesterday, jak u Beatlesów, wiesz. Aha, okej. To jest piosenka taka dosyć, wiesz, naprawdę... No to napisze to McFlu. No, naprawdę jest przymrużeniem oka, wiesz, chociaż tak jak tutaj może jest głębsze jakieś przesłanie, ale okej. Okay. No to jest jakby jedna zwrotka już nawet bym powiedział. Tak, to jest pierwsza zwrotka. Mm-hmm. I teraz... refren. Refren jest listen what I say to you, stomach flu, to jest... I teraz druga zwrotka jest... Tomorrow is my job interview. Mhm. Aha, i znowu na początku jest tomorrow, rozumiem. Mhm. No dobra, może być. Is my job. W ten sposób wyciąłeś tę piosenkę. Interview. No. So I smoke four or two. Aha. Four or two, tak. I and Zion is frosty all way through. Is always frosty too? Is frosty all way through. Aha, okay. Teraz chodzi mi o to, że żeby na przykład nic stamtąd, nie wiem, jakby nie, do ciebie nie dociera, nie może ci jakby zrobić, nic zrobić, co nie? Żeby się kończyło to you, co nie? Nothing from there, no. To you. No, rozumiem. Powiedz ci, że nic... Słówko jakieś. No, możemy zacząć od nothing. Else matters, ale nie ma. Nothing is good for you. Czy nie wiem, o co ci chodzi. Dobra, jeszcze raz. Że nic z Syjonu już nie może ci jakby zrobić krzywdy, co nie, już wiesz, nie sięga cię. Aha, nothing will do any harm to you. O, nothing from there. Aha, a to trochę może być za długie. Damy radę. No dobra, to najwyżej zaraz to zmienimy. Nothing from there. Yes. To zamiast will będzie could. Albo can. Albo could. Zależy w jakim kontekście. Raczej can. Może teraz mogę zrobić, nie? Albo, dobra, tam byłem. Will do any harm to you. Yes. Jak to brzmi teraz? And Zion is frosty all the way through. Nothing from there will do any harm to you. Trochę za długie. Jest w porządku, ale możesz coś tam jeszcze.
Zion is frosty all the way through. Nothing from there will do any harm to you. No niby trochę pasuje, ale tam jest trochę za długie. Jakby to skrócić. Do any harm to you to pasuje. To dalej nie pasuje. Chyba, że weźmiemy, że domyślnie to chodzi o Zion, więc po prostu pozbędziemy się tego, tej osoby, w sensie, że wiesz, subjectu tego, czyli there. Czyli może być nothing will do any harm to you. Po prostu byśmy wywalili from there i by pasowało lepiej w piosence. No, to ja powiem ci, że... Dam to w nawiasie, dobra? I będzie wiadomo. Okej. Okay. I teraz drugi refren jest trochę inny. Listen to what I say to you. Reptile is good for you too. Reptile? Jaszczur? No. Rozumiem, czyli nieważne co, i tak wszystko jest tak samo dobre. O, dochodzi mi więcej. To znaczy, no tak, że wszystko jest dobre, nie? Wszystkie jakieś rzeczy, stworzenia są dobre. I teraz... trzecia zwrotka jest next year. Next year? I smoke 3 or 2. To smoked? Yes. Boże, next year? No zależy, czy to opowiadasz. I smoked. Nawet nie pamiętasz ile. Clear to? No. I maybe it's good for you too. Okay. Prosty bardzo tekst. Piosenka też. Okay. I teraz... and with that much of meeting who... Jeszcze raz. I z taką konkretną ilością, wiesz, no, co do końca tak znaczy, no, miti gu, to jest, wiesz, jakieś... Tak wiem, gu to jest takie, taka ciecz klejąca, obrzydliwa, wiem. Miti gu to wiadomo, taki mięsny, no, taki kawałek, wiem, cieknący, ja wiem. Goodies are fall upon you. Ja nie wiem, czy to jest dobrze. Na pewno nie, chyba nie. Goodies, czyli dobra. Nie wiem. Może coś takiego być? Może być goodies. Ale wiesz, goodies to takie jej, jak ciasteczka. To nie, to może tutaj coś. Można coś zmienić tutaj na coś lepszego. Proszę, podaj mi się ten trzeci wers. And with that much of meaty goo, goodies are... And we've got? And with that much, and with that much. Aha, rozumiem, czyli... Okej, okay, rozumiem, już wiem, o co się chodzi. Ojej. And with that much meaty goo. Much meaty goo, tak? Goodies, yes. Are far upon you. Goodies? Yes. Goodies are fall? Upon you. Czyli, że spadają na ciebie. Are falling musi być. Chyba, że damy befall. Befall, bo wtedy to już jest te zachowane yes. Befall. Bo are falling, no to befall, że... wylewają się na ciebie. To będzie before. Tak? Before? Upon? Upon you, yes. Okay.
Trzeci. With that much me digu, good is before upon you. Może być. Good is nie jest złe. I takie dobra, ale takie nie, że duże, tylko takie małe przyjemności. To takie, to jest właśnie goodies. No wiesz, bo na przykład jakieś takie dobra to benefits, co nie. No ale to nie pasuje tutaj. Chyba, że w slangu jakiś by było. Ale to już musiałbym zasięgnąć języka. Tak on the spot ci nie wymyślę. Jak uważasz, możemy tutaj jeszcze coś poprawić, bo już teraz na przykład taka, wiesz, nowa jakość się pojawiła w tej piosence, no, naprawdę. To znaczy? No naprawdę, jest tak jakbyś wziął produkt, no to wiesz, tak porównam brzydko, a bądź nie brzydko do produktu, ale wiesz, tak jakbyś wziął produkt zupełnie z innej półki już, nie? Albo z półki po prostu wyżej, zdecydowanie, nie? Wyżej. A jak to miałby lecieć? Melody. Zaja. Kawek. Witam panowie. Witam. Cześć, witam. Tu cię, kto tam teraz jest? Czy takiego? I smoke one too. Refren to już musi być trochę inaczej do refren, który jest refren, co mamy tu. No więc, listen what I say to you, Stomach Crew. Jak jest refren. Ostatni jest Jackie Who. Nie jest Stomach Crew, tylko jest Jackie Who. Aha. Ale nie zapisuję tego refrenu. No, dobra. No to warto jeden. Czy nie pisankę? Tekst, po prostu nadajemy tekstowi nową zupełnie jakość, używając angielszczyzny, wiesz. A, czyli cover. Nie, nasz. Własny. Zasajony. Repertuar. Spoko.